całkiem ciemną podróż. W czas przedwczorajszy. To nie jest do komuny powrót, ni do szarości, co się zdawała trwać wiecznie. Lecz powrót do tych, którzy chcieli z nią skończyć koniecznie. Dzięki którym w królestwie Goga i Magoga między blokowiskami przetarła się droga. Do tego? No właśnie. Do czego? Co mamy dziś? Nie mamy? Zobaczymy. Tymczasem jednak zaśpiewamy. Pan Tadeusz, dedykowany świętej pamięci Jomszy Kotarbie, Gosi, Kotarbiętom, dziś bardzo wielkim Kotarbiętom i ich mieszkaniu przy Pijarskiej 5/2a niegdyś w Krakowie. Jak przyjemnie pomyśleć, czasem pokryjomu, jak to będzie, gdy kiedyś wrócimy do domu i stare będzie można poglądać kąty po kolejnej odwilży lat 90. Po kolejnej amnestii z miną bohatera. Do drzwi dzwonisz gdzieś w bloku i ktoś ci otwiera. I co widzisz? Ach, wszystko jak 10 lat temu. Zawieszone wszak w domu pryncypia systemu. Wszędzie kłują cię w oczy wspomnienia z młodości, z lat gorących tuż świeżo po Solidarności. Zaraz płaczesz, a w głowie już powieść gotowa. Pamiętniki twe, jak się powielacz hartował, o tym jak to z komuną się człowiek oswajał. Najpierw bał się, a potem robił sobie jaja. Książki, które pochował, teraz powyciągał. Miał ich tyle, że się na MO nie oglądał. A przy tym, jeśli gości pragnął przyjąć godnie, tajne druki na wierzchu trzymać było modnie. I obrazki Wałęsa po wolności stracie Pałubicki na sitodrukowym plakacie. Krzyż drewniany nad nimi i papież poniżej, gdyńskie, gdańskie, warszawskie i poznańskie krzyże z demonstracji fotosy oraz rysuneczki zakazane lub trochę czeczota i mleczki. Naprzeciwko, zależnie od twoich skłonności, oprawiony jest w ramkach Piłsudski lub Dmowski. A na półkach rzędami i na ziemi w stertach Krynicki, Barańczaka wiersze i Herberta, Mazowiecki, Bratkowski, Kisielewski, po nich Kuroń, Michnik, Tarnieski i Torański, oni sterta w kącie. To Obserwator Wielkopolski i kolekcja ulotek prawie z całej Polski. Przyciśniętych państwowym drukiem Mandelsztama, a obok, wedle mody, Witkacego dramat. Świadczy pismo za pismem, tomik za tomikiem, że gospodarz nie ćwokiem był, lecz opornikiem. Lecz ty nie poprzestaniesz na zwykłym widoku. Wbiegniesz, żeby obmacać dookoła pokój. Znajdziesz farbę i ramkę, na którejś drukował, tle i pędzel, któremiś w szkole plakatował. Stare skrytki otworzysz, ze wzruszenia drżący, stare ściągniesz kasety, magnetofon włączysz i z dziecinną radością podskoczysz do góry, znów stare Kaczmarskiego usłyszawszy mury. A tymczasem sąsiedzi twoich czterech ścianek biegną witać, wybiegnie niegdyś młody panek. Dzisiaj panka fryzurę zgolił, spoważniawszy. Za granicą bywając, zachodnią odziawszy odzież, odrzucił brzydkie i chamskie maniery, taśmy wideo zbiera dziś i komputery. Zaraz pić będziesz wódkę z nim i zaśpiewacie, więc wróciłeś, a nic się nie zmieniło, bracie.